Szanowni Państwo, otwieram 35. sesję Rady Gminy. Witam, na której bardzo serdecznie witam wszystkich radnych. Witam Pana Wójta, witam również Pana Sekretarza, witam naszą Panią Protokolant, Panią Terenię, jak również Panią Redaktor, która nas zaszczyciła swoim obecnością. Witam serdecznie. Proponowany porządek posiedzenia, szanowni radni, to punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. W tym momencie stwierdzam kworum, gdzie rada może podejmować przygotowaną uchwałę. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad i protokołów z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy, w tym podpunkt pierwszy, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z sprawdzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztofowska w zakresie wybranych inwestycji gminnych realizowanych w 2012 roku. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2013. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola Krzysztofowska. Punkt szósty. Stanowisko Rady Gminy w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Paszniewicach. Punkt siódmy. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Punkt ósmy. Interpelacje i zapytania. Punkt dziewiąty. Zakończenie obrad. Protokoły z poprzednich sesji wszyscy Państwo otrzymaliście. Proszę, dojdzie dodatkowa uchwała. Proszę Pana Sekretarza. Szanowni Państwo, chciałbym zapytać o wydanie rozporządzenia uchwała punktu 5a w sprawie uchwalenia uchwały dotyczącej nadania regulaminu dla nowo powstałego skweru w Bogdanowie. Ta sprawa przebyła trochę już omawiana na Komisji Oświaty i Komisji Zdrowia. Jest taki obowiązek, byśmy dość późno z tym wystąpili, ponieważ podczas odbioru tego skweru okazało się, że wykonawca ma obowiązek wykonania tego regulaminu. No, poprzez zapomnienie nie było to wcześniej zgłoszone, a regulamin taki może być nadany tylko w drodze uchwały. Proszę bardzo, przegłosujmy wniosek tu Pana Sekretarza. Kto jest za przyjęciem tego dodatkowego punktu jako punkt 5a? Wszyscy jednogłośnie. To będzie taka tablica. Bardzo dziękuję bardzo. I teraz głosujemy cały porządek posiedzenia z wprowadzeniem tego dodatkowego. A to ja mam takie chwileczkę pytanie, Pani Przewodnicząca. Jeśli podejmujemy jakąś, Szanowna Rado, uchwałę, chodzi o tablicę, o porządek, to ja chciałem tylko zapytać, czy już jest ten skwerk przede wszystkim ukończony? Jeszcze. Jeszcze? Czynności odbiorowe w trakcie. No to uważam, że to jest podjęcie takiej uchwały, jakby dziś podjęcie uchwały przez przyjęcie tablicy i porządku, to jest przedwczesne, bo uważam, że skwerk trzeba odebrać. Po rozbudowie, po wybudowaniu, no naprawdę komisja jakaś powinna odebrać. Jest to do odbioru, a w regulaminie dopiero można ustalenie jakieś wprowadzić, co należy, a zadbać o porządek, jeśli to jest skończone. Uważam, to jest. Ale szanowny radny, no słyszał Pan, jak właśnie wypowiadał się Pan Sekretarz, że to firma po prostu. W ramach umowy podpisanej z firmą ta tablica ma być zamontowana przez tą firmę. Ale oczywiście firma musi mieć treść regulaminu i ten regulamin Rada musi przyjąć. Proszę bardzo, Pan Radny. Mówimy o regulaminie, zgadza się, to mówię. Regulamin musi być jasno określone kryteria, kto tam może korzystać, w jaki sposób, ale to nie tylko ze skarbu w Bogdanowie, tylko mamy i myślę, że woli, także to dobrze byłoby jednocześnie podciągnąć podpis skwerki. A druga sprawa, tam jeszcze powinna być, jak była przed tym remontem tego placu, to tablica taka ogłoszeń, taka, którą miał sołtys do dyspozycji, gdzie tam te ogłoszenia, które docierały z urzędu gminy i nie tylko, były
panie sekretarzu, panu wiedzą, że jakaś tam tablica miała się pokazać, nie, to byłoby akurat miejsce, gdzie by mógłby ten regulamin tam między innymi też wisieć, nie? Na odrębnej to będzie, tak? No, proszę państwa, no nie jest to nie na przeszkodzie, tu konkretnie dotyczy tutaj inwestycji, której realizujemy i jak jest zapisane, regulamin korzystania ze strajku konkretnej miejscowości był tak. Natomiast jeżeli taka będzie potrzeba w innych, to mamy pan. Proszę bardzo, głosujemy. Przedstawiony porządek właśnie z wprowadzeniem tego dodatkowego punktu. Kto jest za? Dziękuję bardzo, wszyscy jednogłośnie. I przechodzimy do punktu następnego, czyli trzeciego sprawozdania, a jeszcze przepraszam, protokoły z poprzedniej sesji. Kto jest za przyjęciem? Proszę bardzo. Protokoły, to moja wypowiedź została nie zrozumiała, bo napisano, że radny Grzegorzenik uważa, że brak zatrudnienia spowodowany jest między niskimi zarobkami, brakiem dowozu i tak dalej. Chodzi o to, że uważam, że bezrobocie, o którym myśmy rozmawiali na sesji, jest spowodowane między innymi z brakiem skomunikowania naszej gminy i uniemożliwieniem dojazdu do miejscowości Piotrków, do miasta, Bełchatów. Dlatego to jest między innymi, to jest powodem, może do bezrobocia, bo przy niskich zarobkach, no nikt swoim samochodem nie wyjeżdża, zarabiając 1000 zł na miesiąc, to bez celu jest taka praca, gdzie większość jest pokrywana, by przechodziło na dojazd, jak gdyby, tak? W ten sposób. I to chodzi o sprostowanie, bo to tak to jest niezrozumiałe, przynajmniej dla mnie to jest niezrozumiałe. Pani Teresa, no wpisała to wszystko sobie w swoich, tak, no tak, to co słyszałam. Tak, to co było, także jeżeli rzeczywiście radny olej wnosi jakieś tam zmiany, no proszę na karteczce coś powiedzieć, czy z panią Terenią tu uzgodnimy. Dobrze, nie ma, to jest ale to druga sprawa, jeżeli to ma być na karteczce, no to może nie ma potrzeby, na to już wyrobnie, bo ja tutaj nie poinformowałem, tylko zapytałem o tworzącą się, znaczy to jest różnica i o ewentualny skierowany ruch w kierunku naszej gminy. To jest gminy Bełchatów, to jest miejscowość Duchowa, za Borową Górą, to jest tam lokalizuje się taka duża żwirownia i właśnie tu mieszkańcy obawiają się o ten duże nasilenie tego transportu, tego kruszywa, a tu może mi bardziej chodzi o te wstrząsy, które te samochody przenoszą na wszystkie pobudynki. To jest właśnie, no, są zaniepokojenie sytuacją, która może się powtórzyć przed tak zwanego euro, kiedy masa samochodów szła, no i te domy się po prostu trzęsły i tękały ściany. Ale to w formie wyjaśnienia tak. Dobrze. Proszę bardzo, teraz przegłosujmy protokół z poprzedniej sesji. Kto jest za przyjęciem? Wszyscy jednogłośni. Dziękuję bardzo. Trzymając. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego, czyli sprawozdania z działalności Komisji Rady. I bardzo proszę przewodniczącą komisji. Czy już powinien być jakiś przyjęty regulamin, gdzie się nagrywa, gdzie się udostępnia, no to od której być, godziny, no to tak, czas i tak dalej. No, samo to, że pan jest przed nami, no to wiadomo, że wszystko jest uruchomione. Ale to powinno być zanotowane. W ogóle. Proszę bardzo, pan sekretarz. Proszę państwa, sesja generalnie jest jawna. Oczywiście. Tutaj mogą przychodzić wszystkie osoby, które są zaproszonym zakresie czynniki zapisane. Jawność wynikająca z ustawy upoważnia nas do tego, żeby ona była nagrywana w różny sposób. Poprzez wizję działania. Także do tych zgód naprawdę nie ma. To już chodzi o zgodę, tylko na uporządkowanie, panie sekretarzu. Myślę, że jeżeli była wola Rady, żeby była w jakiś sposób tutaj dokumentowana poprzez nagrywanie, to powinno być przyjęte jakiś regulamin, czy w formie to uchwały, w jaki sposób to ma być przechowywane, udostępniane, no bo można to udostępniać w fragmenty sesji, regulować, no bo tak to się ma, po prostu tak to się ma, że można regulować pewne sprawy poprzez wycinanie różnych rzeczy. Jeżeli udostępniamy całą sesję, to powinno być objęte w jakąś formą regulaminu czy uchwały, która będzie stwierdzała, że jest cała sesja udostępniana do publicznej poprzez internet czy coś takiego. A tak to tak jesteśmy takim, to sami naszym stoimy. No to są jasne sprawy, no tak. Uważam, że o czym dyskutujemy, o czym... Panie przewodniczący, tylko na komisji budżetu, która się odbyła w poniedziałek, tak, jeżeli się nie mylę,
bo też było, nie wiem, było też nagrywanie i w pewnym momencie ktoś wyłączył, ale nie z tej sali, tylko nie wiem skąd. Nie, ja wyjaśnię. Pani, pani włączyła? Nie. Po prostu ekran się wyłączył, bo on co 4 godziny, jeżeli się nie tego, to on się... Sam. Ale myślę, że godzina rozpoczęcia naszych obrad i godzina przerw następnego rozpoczynania i zakończenia obrad, to powinna być udokumentowana, tak mi się wydaje. No jeżeli to ma odzwierciedlać nasze obrady i to ma być zapis rzeczywisty, no to tak myślę, że to powinno być gdzieś zapisane. Proszę bardzo. Ale jeszcze myślę tego nagrywania, proszę Państwa, bo myślę taki problem, że to jest prośba do Państwa, ponieważ na tej sesji Komisji Budżetu ktoś nam... Nie, to była komisja rewizyjna. Ktoś nam przedstawiał... Rewizyjna. Rewizyjna. Ktoś w tej sesji poprzestawiał nam kamerę i zniszczył jedno urządzenie. Dobrze, że informatyk na tyle był przewidujący i zabezpieczył takie specjalne urządzenie, które było zniszczone. Poprzestawione były dwie kamery i proszę Państwa, proszę tego nie dotykać, to jest bardzo drogi słyszałem. Jednak kamera tylko kosztuje 2 tysiące złotych. Jeszcze raz pociągnie, żeby one ustawione to jest dzień czasu przez informatyka. To nie jest tak, że sobie ktoś może ustawić jak chce. Tylko po prostu wymaga to odpowiedniej wiedzy. Na pewno panie Ryszardzie, na pewno nikt nie będzie wycinał, kasował, to zawsze można wszystko sprawdzić. Od tego jest taki specjalny organ nadzoru, który jak będzie pan ja wszystko rozumiem, tyle skwerek, robimy regulamin, podejmujemy uchwałę. Tutaj rzeczywiście nie udokumentowanie, jak to tu ma być przechowywane. To są rzeczy. Czy 2 lata, czy 5 lat, to uważam, że coś takiego powinno być. To są rzeczy oczywiste, które nie są oczywiste, i dodatkowe regulaminy. Sesja jest jawna, zagwarantowana ustawą ministrem, będzie więcej nie ma potrzeby, żeby było. No ja uważam, że jeżeli to jest nagrywane, no to tak jak w archiwum wszystkie dokumenty zostają podobnie i to. Ja mam pytanie, ja mam pytanie, w internecie czy w innych tam środkach przekazu, czy to będą pokazywane fragmenty tej naszej sesji, czy cała sesja, czy tylko wybrane, czy tylko kto uważa, co ma pokazane, co nie pokazane. No. Kto najgorszy, kto najlepszy. Dobrze, może już. Pan Wójt, chciałbym powiedzieć, proszę bardzo. Proszę Państwa, żeby uspokoić ten wątek, to jest sesja, jak wcześniej było powiedziane, o charakterze publicznym i nagrywanie jest normalną rzeczą i to nagrywanie jest zwykłym dokumentem, który będzie udostępniany każdemu w zakresie, jakim sobie życzy. Także tutaj w tym temacie nie ma żadnych regulaminów i nie może być takich regulaminów, bo to bezpośrednio wynika z ustawy o udostępnieniu informacji publicznej. Została wprowadzona nowoczesna forma, o tym żeśmy rozmawiali wcześniej. Jeżeli Państwo uważacie, że nie powinno być to nagrywane, no to Rada może zdecydować, ale według mojej opinii nie ma takiej możliwości, żeby nie zgodzić się na nagrywanie sesji publicznej. Także nie rozumiem tylko formę publikowania tego. Nie rozumiem tej decyzji, tej dyskusji, bo to jest taka dyskusja nad oczywistością wynikającą z ustawy o udostępnieniu informacji publicznej. Proszę bardzo, pani Sowa. Znaczy ja jak najbardziej, bo ja tam oczywiście za tym, żeby nagrywać i bardzo się cieszę, myślę, że większość radnych też. Choć mam tylko taką jedną prostą informację, gdzie to będzie umieszczane? Czy to będzie gdzieś na stronie gminy, czy na życzenie, że ktoś przyjdzie i będzie sobie po prostu prosił to nagranie? To tylko taka krótka informacja jest ze strony pana wójta czy sekretarza. Ile lat to jest zgodnie z prawem? No to tyle, bo po prostu jak najbardziej cieszymy się z tego, że będzie to nagrywane, tylko co dalej? Proszę Państwa, należy to traktować jako dokument, jeżeli chodzi o, no nie wiem, jak to nazwa się nie, dyskietka, w której będzie ten materiał nagrywany. Należy to traktować jako dokument na piśmie, który trzeba przechowywać ileś lat i to wynika bezpośrednio z przepisów. Natomiast 5, 10 rok, 5 lat. Oczywiście ustawa
tutaj weryfikuje dokładnie, które dokumenty jak długo powinny być przechowywane. Myślę, że kwestia nagrywania obraz sesji powinna być przechowywana w granicach 5 lat. Tak, tylko ja cały czas pytałam, czy to będzie można obejrzeć w tej chwili już na stronie gminy, czy to jest nagrywane dla nagrywania i przechowywania. Bo mi mieszkańcy pytają, czy będą mogli po prostu... Proszę Państwa, udostępnienie informacji publicznej. Jeżeli przyjdzie mieszkanie, przyjdzie sołectwo i będzie chciało się zapoznać z przebiegiem tej sesji, to my mamy obowiązek udostępnić tą informację. Możemy pójść dalej, w biuletynie informacji publicznej załóżmy taki filmik umieścić. Proszę bardzo, ale nie słyszę. Albo na stronie internetowej. Wcześniej, no tutaj ja akurat miałem inne pytanie, czyli rozumiem, nie będzie to na żywo. Na razie nie, bo technika nam nie pozwala, ale docelowo możemy to zrobić. Plik ściągnąć. Może poprosimy Błażeja, żeby ten techniczny... Ale panie skarbniku, uważam, że to nie jest gestii urzędnika, tylko jest gestii rady, a to ustawić takie regulamin, jak to jest publikowane, bo udostępnianie krótkich jakichś tam filmików z obrad rady, to jest... To jest po prostu jakieś cele. To nie jest wiarygodne, po prostu dla przeciętnego mieszkańca naszej gminy. Jeżeli coś takiego ma wyjść. Proszę Państwa, jeszcze raz, każdy dokument musi być przechowywany w urzędzie. Z posiedzenia, z obrad. I tą dyskietkę z przebiegu, nagranego przebiegu obrad sesji, również musimy przetrzymywać jako dokument. I ta dyskietka z przebiegu tej sesji będzie trzymana pomiędzy dokumentami. Jeżeli właściciel, jeżeli mieszkaniec gminy będzie chciał przez mu to udostępnić, to mamy taki obowiązek. No dobrze, ale to też panie wójcie, musimy zastanowić się nad sposobem udostępnienia. Jeśli na przykład przyjdzie do mnie mieszkanie, jest uregulowany ustawą. Tak, i po prostu przejdzie sobie dyskietkę na miejscu, czy będzie mógł ją zabrać do domu, czy my ją możemy przegrać w całości, skopiować, czy potwierdzi odbiór tego, czy ma to zwrócić. To powinno być wszystko uregulowane w tej chwili. Jest to uregulowane w ustawie o udostępnieniu informacji publicznej. Wszystko jest napisane, które dokumenty można udzielić osobie fizycznej, które nie. Jeżeli chodzi o przebieg sesji, uważam, że należy wszystkie informacje udostępnić każdemu, kto sobie zażyczy. Miejsce gminy byłem przygotowane na to, żeby móc odczytać tę dyskietkę. Jeżeli ktoś sobie zażyczy skopiowanie tej dyskietki, jak najbardziej jest to możliwe, tylko musi po prostu pokryć koszty skopiowania. No tak, ten regulamin powinien zawierać to, że na przykład skopiowanie... Proszę pana, to wynika z ustawy o udostępnieniu informacji publicznej. Nie jest wymagany żadny regulamin. To jest głównie po to, że ma interes protokół. Czasem są wątpliwości. Żeby je rozwiać, mamy dyskietkę, włączamy liczbę. No to jest wyraźnie. No to jest wyraźnie. Nie, nie mieliśmy udostępnione. Nie, przynajmniej chodzi o udostępnione elektrycznie, a jeżeli nagrywamy dla... Szanowni Państwo, mamy tutaj pracownika, możemy pytać, proszę. Czy Panie Błażeju, czy te dokumenty właśnie, które obzora, są na bieżąco jakby publikowane? No już mamy odpowiedź od Pana Wójta, że nie. No. Nie, na tą chwilę w danym razie nie są być oczywiście są publikowane. No są, ale nie to, że idzie od razu. Do internetu nie idą. Tak, nie idzie. No, można to zrobić, nie ma problemu. To ja myślałem, że lepiej wystartować. Zobaczyć, jak to będzie wyglądać, czy będzie potrzebna edycja, czy nie. Zamieścimy próbki w internecie, jakieś tam wybrane. Pani Teresa będzie miała całość obraz z 4 kamer. Potem będzie można, oczywiście technicznie nie ma przeciwwskazań, żeby puścić streaming do internetu. Jest to tutaj kwestia tylko łącza wieściowego, bo im lepsza jakość ma być tego obrazu, to są kamery HD. To musi być lepsza transmisja łącza wieściowego i trzeba kupić tak zwaną usługę streamingu zewnętrznego prowajdera i to wszystko. Po nagraniu można na naszej stronie. Nie, bo to jest po nagraniu to jest inna kwestia. Zawsze jak jest jakieś nagranie, to można pomieścić na stronie internetowej, to jest kwestia osobna. A to, żeby szło na żywo, bo w czym jest rzecz? Jest łącze internetowe, to do jednego łącza internetowego
może się na przykład połączyć naszego 5 klientów z dobrą jakością obrazu. A żeby się połączyć 30-40, to się kupuje tak zwaną usługę streamingu, to znaczy my wysyłamy go na jeden serwer, a z serwera może być odsyłane na 100 komputerów. To jest około 60 zł. A jeżeli chcemy na przykład teraz puścić w internet, też możemy to zrobić, też nie ma problemu, ale ja tutaj założyłem, że może lepiej wystarczy. Dobrze, dziękuję bardzo. Moim zdaniem jest to krok trochę naprzód. No na pewno. Mieszkańcy się z tego cieszyli. Mieszkańcy mieli możliwość nawet w późniejszym okresie, kiedy to było no to nam chodziło właśnie. Też mieli możliwość zapoznania się z obradami sesji. Tutaj jest tylko, czym jest rzecz? Obrady trwają pewien czas. Trzeba zadecydować, czy puszczamy całe obrady na internet. No to właśnie, czy najważniejsze kwestie dyskusji. No to o tym przed chwilą mówiłem. Decydujcie Państwo. Ale to też trzeba powiedzieć, jak wiele mamy całość, my nie wszystko puszczamy. To będzie decydowało o tym, co puszczamy. Obrady, fragmenty, to mogą być na zasadzie jest pokazuje się to, co się chce, to, co jest niewygodne, to się nie pokazuje. Jak ma być całość, to nie będzie całość. Jak nie ma być całe, to nie będzie jasno. Ale chcemy, żeby było tak. Słuchajcie, to jest pierwsza sesja będziemy dyskutować może później. Może będzie pokazywana na przykład przerwa, która się trwa 10-15 minut, żeby skrócić okres tego dnia. Ja myślę, że do modyfikacji będzie trzeba te fragmenty sesji, tak powiem, puszczać do internetu, które są ważne, jakaś ważna uchwała, jakiś ważny problem, który gmina rozwiązuje, no przecież nie ma sensu puszczać całej sesji od początku do końca. Jest bardziej techniczny problem właśnie z więcej, mniej, czy po prostu wszystko jednego się umieści? Tylko ktoś, kto będzie oglądał. Jest problem techniczny, żeby to umieścić, bo gabarytowo powiedzmy umieścić godzinę, a umieścić 8 godzin, to trzeba te 8 godzin wysłać. W takim formacie to myślę na serwer, bo to jest dużo czasu i tak dalej. No, łatwiej jest umieścić mniejsze materiały, ale tak jak mówię, da się to zrobić. No, nie jest fizycznie niemożliwe. Można podzielić na części i umieścić. Dobrze, dziękujemy bardzo. Jeszcze jeżeli mogę coś powiedzieć, ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby tak, żeby z czasem, na przykład w przyszłym miesiącu już puścić sesję żywą, to znaczy z tej głównej kamery, dodać do internetu, zamawiać mieszkańców, że takie coś będzie możliwe. A później wybrane fragmenty sesji zamieszczać już na stronie internetowej do podrady. To było najlepsze rozwiązanie. Kto ma wybierać? Kto ma wybierać? To lepiej nie puszczaj danych. To będziemy się skosować. A wybierać? Nie, rób ustawić, na przykład przerwa jest wycięta. Cała sesja przerwa jest wycięta. Czyli całą sesję zamieszczamy bez przerwy. Bez przerwy. Spotykamy się jutro na 8 godzin, oglądamy i wybieramy. No to wychodzi, nie znaczy. Nie, to nie da, to jest sygnowane po nagraniu, bo to są, tak jak mówię, 4 strumienie, na każdym jest godzina. Czas. Także to zostaje wszystko na rejestratorze. To jest materiał elektroniczny, to nie ma rozumiem. Dobrze, dziękuję. Mogę Państwu się nawet zaprezentować po nim, które się skończy oczywiście. No jak to wygląda już po dojrzeniu. Będziemy się starać, że szybko i skierowane się do tworzy. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, sprawozdania komisji. Proszę, Komisja Zdrowia. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Komisja Zdrowia odnotowała 4 dnia i najpierw umówione były uchwały na dzisiejszą sesję, a także Pan Skarbnik przedstawił nam wykonanie budżetu za 2012 rok i za tym głosowało 7 radnych, 5 było za, 2 się wstrzymało od głosu. Co pytania do rozmowy? Czy są jakieś pytania do przewodniczącego komisji? Nie ma. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Komisja Budżetu. Pan Jasia. Komisja Oświaty, tak jak już mówił kolega, obradowała razem z Komisją Zdrowotną, natomiast Komisja Budżetowa obradowała 3 czerwca. Najpierw byśmy omówili oczywiście uchwały na dzisiejszą sesję i tak za zmianami w budżecie 4 radnych było za, 2 się wstrzymało, za zmianami wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola 5 było za, 1 się wstrzymał. Poruszane było wiele spraw, takich najważniejszych to
pozwoliłam sobie tutaj umieścić, że członkowie komisji wnioskują o wykonanie urodzenia w Ośrodku Zdrowia w Wołominie od strony północnej i wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Bliźnie. Oprócz tego komisja zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2012 i za wydanie opinii pozytywnej głosowało 3 radnych, 3 osoby wstrzymały się od głosowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Są jakieś pytania? Bo to chciałem proszę się odnieść do sprawozdania pani przewodniczącej komisji budżetu. No. Jeśli była mowa, pani przewodnicząca, to tam jest umknęła albo pamięci, albo notatce, bo była dyskusja na temat ogrodzenia ośrodka zdrowia w Wołominie. Z tego powodu, szanowni radni, pani przewodnicząca, no tak, że błoka.